Dzisiaj mamy sesję zdjęciową pałacu. Jest śliczna modelka Angielka usłana w fladze brytyjskiej. Proszę bardzo. Więc Anglicy tutaj walą oknami, nogami, dlatego że to jest w stylu nieangielskim ten dom, aczkolwiek przypomina Pałac Królowy. No i mamy kwiat właśnie stanu żeńskiego w tym kraju, który się fotografuje. Thank you very much. Dziękuję. Witam Was serdecznie. Znajduję się dzisiaj w dzielnicy Ealing pod Białym Domem. To tutaj mieszka książę Jan Żyliński, którego dzisiaj odwiedzę. Książę Jan Żyliński opowie mi troszeczkę o sobie i pokaże mi swój pałac. Zapraszam. Dzień dobry, książę Janie. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że Pan mógł tutaj przyjść, obejrzeć moje włości i pałac, który wybudowałem. Jest to budynek, który jest zaliczany do 6 najważniejszych budynków w Londynie, włącznie z Pałacem Królowym. Taki znany jest i go wybudowałem właśnie w tym celu, żeby był znany i żeby promował Polskę i pokazał ludziom, że Polacy nie gęsi, swoje pałace też mają. No to co, to czas chyba wejść zobaczyć go do środka. Zapraszam. Jest tłum ludzi. Znajdujemy się właśnie już w środku White House, czyli posesji księcia Jana Żylińskiego. I na sam początek taka ciekawostka. To jest sala balowa, w której w tym momencie się znajdujemy. Obecnie trwa tutaj jakaś sesja zdjęciowa, bo no, ten wielki dom bardzo często jest wynajmowany na różne okazje. Sesje zdjęciowe, plany filmowe, teledyski. Nawet wyobraźcie sobie, tu w tym miejscu był kręcony teledysk Britney Spears. Britney Spears do numeru Criminal, a słuchajcie, a na zewnątrz jest nawet taka scena, jak Britney Spears dostała liścia w mordę. Jesteśmy teraz w sali balowej, bo każdy porządny pałac powinien mieć salę balową. Niebawem będę ten pałac sprzedawał, bo on jest trochę mały, tylko ma 1000 metrów kwadratowych. A chcę kupić pod Londynem co najmniej 100 hektarów i wybudować coś 10-krotnie większego. Chociażby dlatego, że moja partnerka, która jest baletnicą, a każdy książę musi mieć własną baletnicę, zażyczyła sobie gmachu opery, więc muszę nie dość, że drugi pałac, większy wybudować, to jeszcze operę postawić. Ja słyszałem, że książę sam trenuje balet. Tak, oczywiście. Tak, to w XVIII wieku na przykład Stanisław August, Ludwik XVI, Jerzy II, III tutaj na Wyspach, wszyscy tańczyli w balecie. To było absolutnie normalne. Mówić po francusku, tańczyć w balecie, mieć własną baletnicę. Tak wyglądało życie. Żyję w XXI wieku. Kocham moje życie i kocham ludzi, którzy dookoła mnie są, ale mam swoje tradycje też. I największą przyjemność sprawia mi pokazywanie Anglikom naszych tradycji, żeby pomóc im wyzbyć się swojego kompleksu wyższości. I przy okazji troszkę wytępić polskie kompleksy niższości, że Polacy są tylko tanią siłą roboczą tu na wyspach czy coś takiego. Nie, my jesteśmy najtwardszymi ludźmi w Europie, najbardziej pracowici. Uratowaliśmy ten kraj w bitwie o Anglię i od czasu wojny ratujemy ich naszą ciężką pracą. Jesteśmy najwspanialsza rzecz, która spotkała ten kraj od 100 lat. I stale Anglikom tak mówię i zachęcam ich, żeby nam dziękowali za naszą obecność i żeby przepraszali za swoją niewiedzę. Jak
gdzieś słyszałem takie plotki, że ponoć Chińczycy byli nawet zainteresowani tym pałacem, kupnem za 30 milionów. Czy to plotki tylko? Nie, to nie plotka, istotnie tak było. Nie przyjąłem oferty, przepraszam. Za mało. Zobaczymy. Jako historyk z wykształcenia wychodzę z założenia, że tożsamość jest bardzo ważna, bo nasi przodkowie w nas teraz siedzą, nawet jak o nich nie myślimy. Oni nas uformowali i trzeba ich jakoś uczcić. Więc postawiłem ojcu, który dowodził zwycięską szarżą kawalerii w 1939 roku, postawiłem mu pozłacany pomnik, największy w Polsce. Pałac wybudowałem też po to, żeby dotrzymać słowa, obietnicy, którą złożyłem mojej babci, jak miałem 7 lat, która miała pałac przed wojną pod Płockiem w Polsce. I ten pałac został odebrany przez Niemców, potem przez komunistów i spalony przez komunistów. I obiecałem babci, że odbuduję jej pałac. Więc ten pałac jest poświęcony baletowi, historii sztuki, ale przede wszystkim mojej babci i mojej rodzinie, i moim przodkom, i mojej baletnicy. A gdzie jest ta słynna szabelka? A szabelka jest schowana, ale możemy ją pokazać trochę później. No to jest bardzo ważny element, ta szabelka. No ja wiem, że podejrzewam, że do końca życia będę z tą szablą kojarzony, tak jak Kozakiewicz jest kojarzony ze swoim gestem. To akurat był mój gest i tutaj na Wyspach i w dużej mierze w Polsce też jestem właśnie z szablą kojarzony. Nawet jak rozmawiałem na przyjęciu z wicepremierem Glińskim, to pierwsza rzecz się pytało o szablę. No to niech książę Jan pokazuje dalej, co tutaj ciekawego jest. No mamy tutaj, proszę bardzo, cudowny fortepian, stuletni. Jakość koncertowa brzmienia firmy Steinway. To są najlepsze fortepiany na świecie, ekwiwalent Rolls-Royce'a. Jest to jedyny złoty fortepian w Anglii, na terenie Anglii. Kolejny powód do dumy polskiej. Coś może a propos obrazów samych, bo widzę bardzo ważne. Obrazy są okej. Okay. Najszlachetniejsze tutaj są komody, bo zamówiłem, to specjalnie na moje zamówienie, 3 komody identyczne, które są repliką ulubionej komody żony Ludwika XVI, królowa Marii Antoinette. Ona miała bardzo dobry gust i oryginał tej komody się znajduje w Wersalu, czyli w Pałacu Królewskim Królów Francuskich pod Paryżem. Coś na temat rzeźb? No, lubię rzeźby. Właściwie te rzeźby, czy to tutaj, czy na ogrodzie, czy tu na kominku, odegrały dużą rolę w moim życiu, bo one mnie właśnie zainspirowały do tego, żeby zacząć chodzić na zajęcia z baletu. Może trochę za wcześnie zacząłem, bo miałem 54 lata, jak poszedłem na pierwszą lekcję. Może trochę za wcześnie, ale strasznie to pokochałem. Bo balet klasyczny to jest po prostu ten styl, który widzicie Państwo tutaj, czyli klasycyzm pełną parą. Jest to klasycyzm przełożony na ciało ludzkie z dodatkiem muzyki. Więc balet klasyczny dla mnie jest przedłużeniem tego pałacu, uzupełnieniem. I istotnie tutaj w sali balowej bardzo często mamy przedstawienia baletowe. W grudniu przed Bożym Narodzeniem wystawiliśmy dziadka do orzechów. A 5 lat temu, kiedy byłem o wiele szczuplejszy i zdrowszy, ja tu zatańczyłem z rosyjską baletnicą Jezioro Łabędzie. Byłem w głównej roli. W białych rajtuzach, proszę sobie wyobrazić. Figurka w sam raz. Byłem nieco szczuplejszy, na przykład 30 kilo szczuplejszy. A może tak z innej beczki, jakie znane, sławne i wielkie osobliwości tutaj po tej podłodze stąpały? Bo trochę ich się przewinęło. No,
niezliczone ilości. Żona Donalda Trumpa na przykład, która tu przyszła, powiedziała, o to tak jak mój domek w Nowym Jorku, tylko powiedziała mi, twój jest trochę mniejszy od mojego, o wiele mniejszy. Victoria Beckham, Britney Spears, tu kręciła wideoklipy, no wszystkie największe nazwiska świata mody i różne gwiazdy ekranu i sceny tu były. A raz pamiętam, zszedłem w niedzielę rano ze swojego apartamentu na pierwszym piętrze i tu na parterze widzę królową w koronie, długa biała suknia o 8 rano w niedzielę. To jest miniatura pomnika mojego ojca, który właśnie, wcześniej mówiłem, dowodził zwycięską szarżą kawalerii w 1939 roku w bitwie pod Kałuszynem. Kałuszyn to jest małe miasto, godzinę na wschód od Warszawy. I to mnie bardzo zainspirowało, jak wystawiłem mu ten pomnik. Dlatego, że on umarł jak miałem 6 lat, więc w ogóle go nie pamiętam. Ale go jak gdyby poznałem w sobie. I najlepszy na to dowód, że 3 miesiące po odsłonięciu pomnika nakręciłem filmik 3-minutowy, używając szabli mojego ojca z wyzwaniem na pojedynek polakożercy tutejszego Nigela Farage'a. Powiem tak, że to w sposób decydujący wszystko wpłynął na moje życie i całą resztę mojego życia, bo już się dorobiłem, dosyć pieniędzy mam, aczkolwiek nigdy nie za dużo, mam zamiar poświęcić, owszem, biznesowi, bo bez pracy to człowiek się staje alkoholikiem albo wpada w depresję, ale przede wszystkim tutaj chcę zbudować na terenie wysp, zaczynając od Londynu, supermocarstwo polskie. Żeby nas nie atakowali, żeby nas z nami się liczyli i żeby nam byli wdzięczni. I dlatego założyłem Ruch Obywatelski księcia Jana Żylińskiego pod nazwą Duma Polska. I startujemy w wyborach naradnych na terenie Londynu 3 maja bieżącego roku 2018. Chcę wystawić 100 kandydatów na radnych. Najwyższa pora, żebyśmy się pozbyli własnych kompleksów, że tylko Anglicy są tutaj od rządzenia, bo oni są gospodarzami. Nie. XXI wiek to jest wiek równości wszystkich, bez dyskryminacji. Polacy to też ludzie. Super ludzie, wspaniali ludzie, najlepsi ludzie na świecie i my mamy prawo decydować o sobie i nasz głos musi być słyszany. A jeśli nie będzie słyszany, to niestety będę ponownie musiał sięgnąć po szablę. Tylko podkreślam, a propos szabli, że owszem, idę na wojnę z Anglikami i z Polakami, żeby skłonić ich, żeby wyszli ze swojej nory, ale to jest wojna miłosna. To będzie powstanie polskie, ale bez trupów i bez rannych, bo chodzi o szacunek, przyjaźń, wdzięczność wzajemną i godność wszystkich, przede wszystkim nas, Polaków. Jesteśmy w słynnej łazience pod wezwaniem Britney Spears. Dzisiaj też mamy sesję zdjęciową. Proszę bardzo, jest modelka, która pokazuje swój wielki talent. A o Britney chcę powiedzieć, że nakręciła tutaj wideoklip, kiedy stanęła w lustrze. Ja tą scenę akurat wyreżyserowałem. Łzy jej leciały i chciała wytrzeć jedną łzę i to zrobiła bardzo szybko. Ja jej kazałem powoli zrobić. 6 razy musiałem jej powiedzieć, żeby spowolniła tempo. Dlaczego? Dlatego, że jak się powoli robi, to wtedy widać emocje tej jej przeżywania. Jest bardzo sławna scena z
bardzo sławnego wideoklipu. No i stale przychodzą modelki, aktorki, Victoria Beckham i tak dalej, które tak korzystają z tej łazienki. Thank you very much. You're gonna be famous in Polish now. Yeah, I'm a Polish fan club. W zeszłym roku kandydował pan na burmistrza Londynu. Tak jest, tak. Wielka przygoda. Całe życie marzyłem o takim skoku. Ciekawe przeżycie? Cudowne przeżycie. A czy w dlaczego? Dlatego, że zasadniczo całe życie jestem biznesmenem. A w biznesie chodzi o pieniądze i w moim wypadku, zwłaszcza bo jestem deweloperem, czyli buduję domy i mieszkania, to chodzi o rzeczy materialne, nie cegła, cement, no fizyczne rzeczy. Oczywiście zatrudnia się ludzi i muszę z nimi współpracować i lubię to. Ale polityka to jest czysta ludzkość. No wiadomo, że tam każdy ma swoje jakieś interesy, czy to klasowe, czy branżowe, czy zawodowe, ale tu chodzi, ludzie są na pierwszym miejscu. Więc stwierdziłem, że wolę politykę i życie polityczne od seksu. Dlaczego? Dlatego, że polityka to jest uprawianie miłości z milionami ludzi jednocześnie, a nie tylko z jedną osobą. Tyle, że nie da się wszystkich naraz zadowolić. Nawet jeśli się uprawia miłość tylko z jedną osobą, też to czasami, też nie też można zadowolić. A czy w następnych wyborach wystartuje? Nie wykluczam. Jedno jest pewne, że działalność publiczną w obronie Polaków i promocji Polaków tu na Wyspach mam zamiar kontynuować i rozkręcać. Dlatego wystawiam tych 100 kandydatów na radnych w wyborach majowych. Teraz obkleiliśmy samochód dostawczy marki Ford nalepkami na temat naszych pilotów w czasie bitwy o Anglię, że właśnie myśmy uratowali ten kraj. To jest szok dla Anglików. Oni myślą, że ich piloci uratowali Anglię. A wszyscy historycy i dowódcy sił zbrojnych w czasie wojny wychodzą z założenia, że bez nas, Polaków, tej garstki Polaków, 30 Polaków, bez tych chłopców nie byłoby zwycięstwa w bitwie o Anglię. Hitler by opanował wyspy, mieszkałby w Pałacu Królowej, a pan i ja byśmy prowadzili naszą rozmowę po niemiecku. Zapewne tak. A słyszałem, że ma powstać właśnie pomnik porządny w Śródmieściu, 30-metrowy. W Londynie, w centrum Londynu. W Londynie oczywiście, tak. Poświęcony pilotom, żeby Anglikom przez następne 1000 lat i dłużej przypominać. Bijać do głowy, a nie przypominać. Bijać do głowy, właśnie tak, to trzeba bijać do głowy. Do głowy, dokładnie. Niezależnie czy to dzień, czy noc, czy słońce świeci, czy deszcz pada, oni muszą wiedzieć, że owszem, Anglicy to wielki naród, ale my byliśmy ich najlepszym sojusznikiem i bez sojuszników, bez innych nacji, żaden kraj nie jest wielki, bo żaden kraj nie podbije całego świata. Hitler próbował, nie za bardzo mu wyszło. Co to w ogóle za miejsce? Sala jadalna chyba. Jesteśmy w jadalni. Tutaj przy tym stole 18 osób zasiada. Ten obrus, powiem o tym obrusie coś ciekawego. Bo oryginalnie ten materiał to były zasłony w domu mojej mamy. O. Ja nie potrzebowałem tego koloru zasłon, zresztą były za małe, więc postanowiłem przerobić tą tkaninę na obrus i teraz służy mi za obrus i to jest pamiątka po mojej mamie. Taki sentyment. Prawda? A tam widzę jakiś obrazek, kto namalował go. Taki portret mojej skromnej osoby. Namalowany przez Barbarę Kaczmarowską Hamilton, która jest bardzo znaną, może nawet najbardziej znaną portrecistką tutaj na Wyspach, Polka oczywiście, zaprzyjaźniona z rodziną królewską, malowała królową, różnych członków rodziny królewskiej, różnych premierów, papieża,
no wszystkich sławnych tego świata malowała albo rysowała, no i dostałem od niej w prezencie portret własny. Bardzo, bardzo dobrze podeszła do tego, bo wtedy byłem szczuplejszy, jak widać, i młodszy, i ona zawsze jakoś tak potrafi wychwycić pozytywne elementy w portrecie. Może dlatego jest bardzo wziętą portrecistką, bo każdemu się podoba jego portret. Mnie się podoba, dlatego że mam więcej tutaj włosów na tym płótnie i wyglądam młodziej i wyglądam wręcz jak jakiś młody poeta epoki romantyzmu. Teraz nieco inaczej wyglądam niestety. I mamy słynną szabelkę na Nigela Farage'a. Tak, i na wszystkich złych ludzi. Jest to szabla, wzór 34. To była szabla wszystkich oficerów w Wojsku Polskim przed wojną. Wzór 34, w tym mojego ojca. Proszę bardzo. No i jak nakręciłem ten film, wzywając Farage'a na pojedynek, to właśnie tak trzymałem szablę w dłoń i tak pobrzękiwałem trochę, żeby poszedł czytelny przekaz, o co chodzi. Jeszcze dorzuciłem, co ludziom się podobało i ich ubawiło, że jeśli on akurat nie ma szabli, albo ma szablę, która jest zardzewiała, to ja mam zapasową i mogę mu pożyczyć. Więc to był wielki hit w internecie i plebiscyt Anglików pokazał, że dla mnie jest poparcie 80%. Czyli strasznie Anglikom się podoba ten mój gest i uznali, że nie jest to groźne czy agresywne, pełne wdzięku. Staram się wszystko robić wdziękiem, nawet jak ostro i kontrowersyjnie mówię, dlatego że nie chcę wywoływać prawdziwych wojen i nienawiści. My Polacy wiemy, co to jest wojna i nienawiść i raczej tego unikamy. Koniecznie trzeba żyć w prawdzie, bo bez prawdy to nie ma żadnych wartości, nie ma życia. Ale to trzeba robić w sposób taki, który zjednuje serca, a nie odpycha ludzi. Ja do tego dążę. Dlatego poprzez kulturę i nawet przy pomocy szabli, która w sumie jest przedmiotem agresywnym, próbuję i udaje mi się czasami zbliżyć Anglików do nas i powoli mobilizować Polaków tu na wyspach, żeby jednak powstało polskie mocarstwo w Londynie. To był właśnie książę Jan Żyliński i jego posiadłość White House w zachodnim Londynie, w Ealing. Naprawdę super gość. Ja bardzo mu dziękuję za to, że miałem możliwość nagrania w jego pałacu. O tak, tak można powiedzieć właśnie o tej rezydencji White House. Super gość, nietuzinkowa postać, osoba, która sercem jest za Polakami tutaj w Wielkiej Brytanii na imigracji. O Polakach wypowiada się w samych superlatywach. Naprawdę, nie zwracajcie uwagi na to, że czasami książę Jan Żyliński coś, może nie wiem, przykręci jakieś słowo, źle powie, ale on jest urodzony tutaj, w Wielkiej Brytanii, więc tego języka polskiego uczył się tutaj. Nie tak jak większość nas, takich jak ja, ludzi, którzy do Wielkiej Brytanii przyjechali już z tym polskim językiem. Ja Wam dziękuję za ten odcinek, za uwagę. Łapka w górę, jak się podobało. Zapraszam do subskrypcji. Słuchajcie, i zapraszam także do wycieczek po Londynie, więc jeżeli przyjeżdżacie do Londynu i szukacie fajnego, ciekawego przewodnika, no niekoniecznie po domu księcia Jana Żylińskiego, bo raczej tam Wam tura nie zrobi, ale jeżeli szukacie przewodnika po fajnych, takich nietuzinkowych miejscówkach w mieście Londyn, piszcie na urbanwlondynie@gmail.com i ja już coś fajnego dla Was przygotuję. A tymczasem trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!